Szczytno wprowadza system zniżek dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Podczas Rady Miasta 26 lutego w Szczytnie uchwalono przepisy dotyczące szczycińskiej karty dużej rodziny. W Szczytnie karta będzie uprawniać do 50% zniżki na opłaty w przedszkolach, bilety komunikacji miejskiej, wstęp na imprezy organizowane przez miasto czy wypożyczenie sprzętu wodnego. Dzisiaj radni uchwalą szczycińską kartę dużej rodziny z tej krajowej karty. Mieszkańcy tutaj na terenie naszego miasta nie bardzo mogą korzystać, ponieważ nie ma jakichś wydarzeń czy muzeów finansowanych przez budżet państwa. W związku z tym uchwalamy naszą szczycińską kartę dużej rodziny. Ta inicjatywa bardzo cieszy. Liczby wskazują i dynamika, że coraz więcej samorządów tworzy swoje lokalne. Natomiast my realizujemy ogólnopolski program Karty Dużej Rodziny, poparty, wsparty już ustawą od 1 stycznia 2015 roku. I tak program ogólnopolski, jak i wszystkie lokalne programy mają jedno na celu. Wsparcie rodziny wielodzietnej w ich codziennych wydatkach, ponoszeniu kosztów każdego dnia. Przypomnijmy, w jakich kosztach dnia codziennego pomoże szczycińska karta dużej rodziny? Dotyczyć ona będzie przede wszystkim zniżek w komunikacji miejskiej i zniżek udziału dzieci w przedszkolu, czyli opłata za przedszkole. Będzie też zniżka we wszystkich wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Miejski Dom Kultury, ale też w zajęciach dla dzieci i młodzieży. MOS będzie stosował ulgi przy wynajmie sprzętu sportowego, wodnego, rowerów. No i jeśli by jakieś odpłatne wydarzenia organizował, również będą ze zniżką 50%. No i bardzo ważna rzecz, bo ta uchwała pozwoli na podpisywanie porozumień z partnerami świadczącymi różnego rodzaju usługi. Usługi fryzjerskie, sklepy, siłownie i tym podobne. Jedną z pierwszych firm, która nie tylko przystąpiła do szczycińskiej, ale i deklaruje chęć udziału w ogólnopolskiej karcie dużej rodziny, jest diagnostyka i mechanika pojazdowa BIA Barbara Dąbrowska. Wiele usług, wiele czynności jesteśmy gotowi wykonać całkowicie bezpłatnie. Choćby coś takiego jak sprawdzenie pojazdu przed przeglądem. Stanu technicznego tego pojazdu. Jest to bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo użytkowania dla takich rodzin. Gdyby użytkownicy w trakcie korzystania z pojazdu również byli zaniepokojeni tym, co się z ich autem dzieje, gotowi jesteśmy całkowicie bezpłatnie spróbować zdiagnozować daną usterkę, pomóc w znalezieniu przyczyn takiego stanu, tak? Natomiast na wiele, wiele innych usług z naszej strony, czy chociażby części deklarujemy, myślę, że dosyć wysokie rabaty, nawet do 20%. Ośrodki wczasowe, supermarkety czy stacje benzynowe na stronie rodzina.gov.pl znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące programu oraz mapę z punktami, w których obowiązuje karta dużej rodziny. Szczycińska karta dużej rodziny, która wygląda tak, zacznie działać w punktach opatrzonych taką oto naklejką już od 1 maja. 26 lutego w hali Wagnera odbyły się 9. Targi Pracy i Edukacji w Szczytnie. Tym razem wyjątkowo dopisała frekwencja zarówno wśród poszukujących pracy, jak i pracodawców. Dzisiaj na targach pracy było około 1200-1300 osób poszukujących pracy. Do tego jeszcze uczniowie i przyszli studenci, bo mamy tutaj 18 instytucji, w tym szkoły wyższe i instytucje szkoleniowe. Pracodawcy poszukują w tym okresie pracowników, więc pomimo tego, że na początku miało być 70, okazało się, że na targach pojawiło się 80, czym byłyśmy mile zaskoczone. Nawet pojawiali się pracodawcy pojedynczy, którzy dzisiaj tak po prostu z ulicy przyszli i poprosili jednak o stanowisko, też by chcieli wziąć udział w targach. Wśród pracodawców znaleźli się m.in. powstający w Warchałach hotel i lotnisko w Szymanach. Dzisiaj rekrutujemy na razie do Straży Pożarnej i do Służby Ochrony Lotniska. W drugiej połowie roku będziemy rekrutować też na pozostałe stanowiska do portu lotniczego. Do Służby Ochrony Lotniska i Ratowniczo-Gaśniczej potrzeba blisko 50 osób. Dla mnie dużym zaskoczeniem była duża ilość młodych osób, które mają odpowiednie kształcenie w zakresie bezpieczeństwa, administracji, bezpieczeństwa w administracji, a więc to, co na stanowisku Służby Ochrony Lotniska jest jakby podstawowym
zainteresowaniem. Będziemy mogli wybrać naprawdę dobrą załogę, która będzie dbała o bezpieczeństwo naszego lotniska. Co zrobić, by podczas rozmowy z pracodawcą wypaść lepiej niż inni? Wziąć udział w warsztatach dotyczących prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej właśnie. Takie regularnie organizuje Urząd Pracy w Szczytnie. Często osoba, która przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną, no niestety nawet nie zna podstawowych zadań, czynności, jakie powinna wykonywać na danym stanowisku. My warsztaty prowadziliśmy właśnie pod tym kątem, aby osoby na rozmowie czuły się pewnie i wiedziały po prostu, do czego dotyczy rozmowa i praca. Te osoby zachęcały do dalszej rozmowy pracodawców, jasno i konkretnie odpowiadały na pytania. Wiele osób, jeżeli ma problem z autoprezentacją, na pewno powinny się zgłaszać na takie warsztaty, bo owocuje to zatrudnieniem. Na targach pracy i edukacji w Szczytnie znajdziemy kompleksową pomoc w szukaniu tak pracy, jak i pracownika. Nasz punkt informacyjny, gdzie udzielamy wszelkich informacji o usługach, instrumentach rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy przez nasz urząd i można dowiedzieć się wszystkiego na miejscu. Jest również punkt doradców zawodowych, którzy pomagają skonstruować na miejscu od razu CV, które jest niezbędne do rozmowy z pracodawcami. Mamy punkty nawet drukowania CV, jeżeli ktoś ma na pendrive, nie ma wydrukowane, jak najbardziej może to wydrukować. I są miejsca dla pracodawców. Pracodawcy podzieleni są branżami, jest to wszystko opisane nawet kolorami, żeby łatwo było zdobyć. Każda branża ma opiekunów, to są pracownicy naszego oczywiście urzędu i kierują osoby bezrobotne, wiedzą dokładnie, gdzie jaka osoba poszukująca pracy ma się udać do jakiego pracodawcy w zależności od posiadanych kwalifikacji. Kolejne targi pracy i edukacji już w kwietniu. Od jakiegoś czasu nasze wizyty w przedszkolach miejskich w Szczytnie stały się stałym punktem programu. Tym razem dzieci z miejskiego przedszkola Promyczek opowiadały o kobietach. Kto obchodzi Dzień Kobiet? Pani jest całego świata. Składać wszystkim paniom życzenia. I jeszcze kwiatki dają. A kto powinien dawać te kwiatki paniom? Panowie. Panowie albo córeczki. A synkowie? Też. I po czym to poznać, że już jest kobieta? Bo buty są za małe. Bo pracują i opiekują się wszystkim. Bo można się malować, bo rodzice pozwalają. Jakie są kobiety? Młode. Inne są obcasy. A to dobrze, że jest Dzień Kobiet? Takie święto dla kobiet, czy niepotrzebne? Dobre. Mama może leżeć i oglądać telewizję, a dzieci mogą robić, co ona mówi. I mama może też rozkazywać tacie. Mój tata mieszka w Gdańsku. Czyli mama musi wszystko robić sama. Tak, a czasami mi rozkazuje, co mam też robić. Albo zmywać pobudkę, albo u mnie w moim pokoju myć pobłogę. No ładnie. To jeszcze po przedszkolu masz obowiązki. Tak. I moja mama też prosi, żebym zmywała podłogę w dużym pokoju. I jak zmywasz, czym? A ja chcę rodzicom pomagać i zmywam podłogę czasami, albo układam swoje misie, jak mi każą. Tę podłogę w Dniu Kobiet trzeba by chyba odpuścić. Skoro dziewczynki to przyszłe kobiety, to Dzień Kobiet jest również ich świętem. Drogie panie, wszystkiego najlepszego. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie zaprasza do siebie po bezpłatny kod PIN. Ten kod umożliwi Państwu dostęp do książek elektronicznych, czyli e-booków, przez całą dobę i przez okrągły rok. W bazie znajduje się blisko 1200 tytułów z bardzo wielu dziedzin, głównie wydania z ostatnich 2-3 lat. Klub Honorowych Dawców Krwi w Szczytnie ogłasza zbiórkę krwi. 6 marca w Miejskim Domu Kultury w godzinach 8-12. Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, każda z pań, która odda w tym dniu krew, otrzyma miłą niespodziankę. Miejski Dom Kultury, Miasto Szczytno i Fundacja Kreolia zapraszają na koncert z okazji Dnia Kobiet zatytułowany Kobieta piosenką malowana. Koncert odbędzie się 8 marca o godzinie 17 w Miejskim Domu Kultury. Wstęp będzie wolny. Miejski Dom Kultury, Miasto Szczytno i Kino Orange zapraszają na filmy.
13 marca o 16 Asterix i Obelix Osiedle Bogów 3D, o godzinie 18 Disco Polo, o 20.15 50 Twarzy Greya. 14 marca o godzinie 11 wyświetlony zostanie Baranek Shaun, o 13 Asterix i Obelix, o 15 Disco Polo, o 17.30 Carte Blanche i o 20.50 Twarzy Greya. 7 marca o godzinie 10 w ruinach Zamku Krzyżackiego w Szczytnie rozegrany zostanie pierwszy otwarty zimowy turniej łuczniczy o Puchar Juranda. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 5 marca. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 89 676 0900.